I witam serdecznie, 19. Domowa Orkiestra, 19. odcinek, 4. sezon, moi drodzy. 35 milionów złotych to jest suma, którą postanowiliśmy wydać tej pierwszej transzy. Nie zbieramy ciągle jeszcze pieniędzy, wydajemy pieniądze na pomoc dla Ukrainy. W tym momencie z naszych stanów zakupów, które w tym momencie kupiliśmy, jeszcze raz sprawdzam, to jest 4, nie, to nie jest ta lista, zaraz do niej dojdę, ale mamy pierwsze zakupy już za sobą, te, których już dokonaliśmy, które za moment będą w naszych magazynach i mam nadzieję, że przyszły tydzień to będzie ten moment, którym będziemy już mamy. 6 aparatów do wspomagania oddychania, 2 aparaty do znieczulenia, 26 defibrylatorów szpitalnych, 10 EKG, 3000 indywidualnych pakietów medycznych, moi drodzy, indywidualny pakiet medyczny, wygląda to w ten sposób, proszę bardzo, zobaczcie, to jest indywidualny pakiet medyczny, a więc to, co jest po prostu na polu boju, tam, gdzie żołnierze i samoobrona i ludzie, którzy po prostu są na froncie, mają to ze sobą. 6 inkubatorów, materiał jednorazowy, 90 kardiomonitorów, 100 pomp strzykawkowych, 51 pulsoksymetrów, 2 respiratory, 23 respiratory transportowe, 30 ssaków mechanicznych, 2 USG FAS. To było na teraz, ale te zamówienia są dużo większe i będą do nas przychodziły, ponieważ trzeba to ściągnąć z całej momentami Europy. Wartość tych zakupów na dzień dzisiejszy to jest 7 901 380 zł 42 grosze. Mówiłem o tym wczoraj, mówiłem o 6 milionach, a więc jeszcze wczoraj dokonaliśmy transakcji między innymi, czy dokonamy za moment. To są te środki, które są niezwykle potrzebne, jak karimaty, jak czołówki, jak śpiwory, specjalne śpiwory i baterie do tych czołówek, tak aby to było wszystko w komplecie. Ta faktura już poszła, to już podpisaliśmy. W związku z tym będziemy teraz formowali bezpieczny transport, aby to wszystko mogło dojechać. Także jesteśmy zadowoleni, bo jakby poczyniliśmy takie kroki, aby połączyć ogromną firmę, jaką jest Daftona, z możliwościami, jakie ma miasto Warszawa w wysyłaniu pomocy, a więc dwa ogromne tiry produktów żywnościowych, które są niezwykle teraz potrzebne, także wyjadą lada dzień, lada moment nawet może, pojadą do Ukrainy i będą próbowały dojechać jak najdalej do tych miejsc, chociażby jak Kijów, gdzie już powoli mogą być ogromne kłopoty, już są kłopoty, ale może się to po prostu zamienić w taką klęskę humanitarną. W związku z tym to także są ważne momenty. Ciągle odbieramy telefony od różnych firm, także od Polaków, którzy próbują nam pomóc z zagranicy, z Wielkiej Brytanii. Dostaliśmy dużą propozycję, jeżeli chodzi o środki dezynfekcyjne. Środki takie sanitarne, ale takie z wyższej półki, takie, które są potrzebne chociażby na oddziałach szpitalnych, a więc teraz czekamy, jak to logistycznie zrobić. My mamy taki magazyn, to tak dla wszystkich, żebyście wiedzieli, magazyny profesjonalne, a więc dobramy, podjeżdża tir, tak żeby ten rozładowanie, załadowanie nastąpiło bardzo, bardzo, bardzo szybko. Na pewno kupowaliśmy już takie produkty jak rękawice nitrylowe, jak gąbki, jak gazy, nici chirurgiczne, niezwykle ważne, o różnych parametrach, różnych rozmiarach. To są takie specjalistyczne wszystkie wartości, a to są nici, które chirurgiczne, te, które się same jakby unicestwiają, a więc bardzo ważne w tym momencie do użycia kompresy, szwy chirurgiczne, czepki chirurgiczne, cewniki, płyny do dezynfekcji, plasty, przylepce, żele do USG, przyrządy do transfuzji, skalpele, zgłębniki żołądkowe. Staramy się jak najwięcej urządzeń takich jak chociażby, czy to są skalpele, czy to są instrumenty chirurgiczne, narzędzia chirurgiczne. Zamawialiśmy te, które są na pewno jednorazowe, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju procesów, później jeszcze wkładania ich do autoklawy, czyli włączania urządzeń, które będą je przygotowały do kolejnych operacji. Do Przemyśla zwiększyliśmy nasze zamówienie, 10 łóżeczek noworodkowych dla oddziału neonatologicznego z pododdziałem patologii noworodka i dla oddziału chorób dzieci z pododdziałem pulmonologii dziecięcej, 5 łóżek pediatrycznych, 5 łóżek dużych oraz urządzenie do wspomagania oddechu noworodka.
Także stworzyliśmy listę, już powoli ona się tworzy, listę urządzeń, które będziemy kupowali dla oddziałów onkologicznych i oddziałów neonatologicznych i hospicjów, które w Polsce przyjmują pacjentów, a więc tutaj głównie chodzi o pulsoksymetry, o pompy strzykawkowe, objętościowe, o kardiomonitory, o łóżka, bo to jest ten moment, kiedy tych dzieci jest więcej na oddziale i od wszystkich, przynajmniej hospicjów, już otrzymaliśmy oddziałów i oddziałów onkologicznych w polskich wszystkich. Dostaliśmy już listę tego sprzętu. Oczywiście nie spełnimy wszystkich próśb, nie jesteśmy w stanie, ale wybieramy te najbardziej potrzebne urządzenia. I także będziecie chcieli wesprzeć w tej pierwszej transzy 35 milionów złotych, wesprzeć oddziały, które przyjęły bardzo odważnie i za to wielkie hura dla wszystkich lekarzy, którzy się w to włączyli, dla wszystkich samorządów, które podjęły taką decyzję, aby te dzieciaki mogły być przyjęte, bo to są nie tylko szpitalne oddziały, to są także sierocińce, które natychmiast powiedziały, że jesteśmy w stanie te dzieci przyjąć. W Polsce siła samorządów ogromna. To właśnie samorządowcy zorganizowali całą tę pomoc szybko, nieprawdopodobnie szybko, w sumie natychmiast, ale każdego dnia dowiadujemy się, że samorządy w całej Polsce oddają lokale. Te lokale migiem są przystosowane do przyjęcia wszystkich tych, którzy chociaż na chwilę, bo to nie są miejsca do mieszkania na dłuższy czas, ale są to na taką krótką chwilę, że można było z tego korzystać, a więc to wielkie, ogromne ruszenie, pospolite ruszenie w Polsce, nie tylko w Polsce, bo także cały świat wspomaga, chce być razem z ludźmi, którzy teraz cierpią na Ukrainie, a także nasze wszystkie sztaby. I sztabom bardzo dziękujemy, bo sztaby natychmiast jakby otworzyły się, wiecie co robić, w związku z tym robicie to jak najlepiej, a także wszystkie te sztaby, które są na świecie, czy jest to Australia, czy jest to Indonezja, UK, Irlandia, w sumie cała Europa, Belgia, no wszędzie tam, gdzie macie doświadczenie i wiecie, jak natychmiast działać, działacie. Wchodźcie na strony internetowe, te, które są dostępne, także te ukraińskie, które mówią dokładnie, czego najbardziej potrzeba. Na dzień dzisiejszy mogę tylko powtórzyć za tymi wiadomościami sprawdzonymi. Wydaje się, że już może minął ten czas, aby na spontanie jechać po prostu na któryś z miejsc granicznych, tam gdzie przechodzą ludzie, którzy przybywają z Ukrainy, że ta spontaniczność już jakby wypełniła wszystkie te potrzeby. Teraz naprawdę trzeba się pochylić nad tym, aby kupować to, czy dostarczać te rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Dzisiaj najbardziej potrzeba, przynajmniej te wiadomości także my mamy, wszelkie rodzaje środki ochronne, medyczne, związane z medycyną, tu i teraz. To jest coś, co bardzo jest potrzebne. No i żywność, która jest w stanie dotrzeć do tych miejsc najbardziej zagrożonych. O tym będziemy dzisiaj mówili. Witam, 19. Domowa Orkiestra, 4. sezon. Moi drodzy, jak to się wszystko zmieniło? Nadajemy, jesteśmy z Wami już od ponad 2 lat, ale to także pokazuje, że wszystko, co się dzieje obok nas, no jest niesamowitym scenariuszem z bardzo częstymi sytuacjami zupełnie nowymi, bo zaczęliśmy od COVID-u, kiedy pierwszy raz przywitaliśmy Was w domowej orkiestrze, a przeszliśmy przez różne etapy tego COVID-u, przeszliśmy przez różne etapy organizowania się przy finale, przy naszym najpiękniejszym festiwalu świata, a dzisiaj mówimy o wojnie, która jest dosłownie tuż obok nas i ta wojna, z tego co jak patrzę ja na wszystkie wiadomości, na wszystkie newsy, jest wojną bezwzględną. Jest wojną, którą tylko i wyłącznie można przyrównać do tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Dlatego nikt nie wie i trudno tutaj wymyśleć jakiś scenariusz, co będzie się działo za godzinę, co będzie się działo za dzień, co będzie się działo za 2 dni. Dzisiaj, kiedy byłem u Tomka Sekielskiego w jego programie, Tomek mówi, dzień dobry, popatrz, jakie to jest dziwne stwierdzenie, dzień dobry, bo kto wie, czy ten dzień w ogóle jeszcze będzie dobry. A ja mówię, wiesz, ja mam coś takiego, że jak wstaję wieczorem, to mam teraz od kilku dni odruch, że włączam telefon i patrzę, co się dzieje w tych wszystkich wiadomościach Google'a, czyli pierwsza wiadomość, jaka ona jest, czy ta noc jest tą nocą hiobową, najgorszą, czy ta noc jeszcze jest tym nocą, która mówi, będzie jeszcze następna noc. Po prostu wchodzę i patrzę, jaka jest pierwsza wiadomość. Wiadomo, jak będzie wiadomość najgorsza z najgorszych,
którą nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jaka ona może być, ale wiemy, o czym mówi Putin i czym straszy. To z ulgą, co jest też słowem trudnym, ale z ulgą tak patrzę, aha, jeszcze tej wiadomości nie ma. Czyli ludzie walczą, ludzie stawiają opór przez cały czas. Ta sytuacja jest nierozwiązana, trudna, bolesna. No, to się wszystko dzieje obok nas. Moi drodzy, hajdamaki przywitają nas dzisiaj w naszej domowej orkiestrze. Marek ze Słonecznego Łowicza. U nas, Marku, pada deszcz, a więc jest pochmurnie. Dominik z miejscowości Kot, Jacek i Agatka z Eindhoven, Piotr z Szanowa, Marysia z Bełchatowa, Agnieszka z Opery Wrocławskiej, Arkadiusz z Radomskiego Uniwersytetu, Ania z Krakowa, Mario z pochmurnej i bliskiej wsi Bogusław, Justyna z Łodzi, Karolina z Irlandii Północnej, Polish Tracker z Węgier, Ziben z Balbrigen, Maciek z Katowic, Mateusz z Zakopanego, John z Woli, Chryszki z Gór Stołowych, Irek z Podwadowic, Agafia z Wrocławia, Kangir z Poznania, wrócę do tych Węgier, zobacz, Polish Tracker, jak to się też w historii układa. Dzisiaj przeczytałem, że nawet w krajach, w których o tej porze kończy się właśnie karnawał, Urugwaj, Paragwaj, ludzie także odnieśli się do tego, co się dzieje w Rosji, protestowali pod ambasadą, gdzieś dali znać, że my się tu bawimy, jesteśmy na drugiej półkuli, żyjemy w zupełnie innym świecie, ale także wiemy, co u was się dzieje. I mamy Węgry, które jako jedyne nie przepuszczają czy zakazały lotów samolotami, które dostarczają broń, a więc no, takie zachowanie bardzo, bardzo, bardzo dziwne, a przecież powinno być jednoznaczne, jednolite, wszyscy razem powinni tutaj działać bardzo mocno. Monika z przystanku, ahoj załogo, Monika z przystanku melduje się na pokładzie, emocjonalnie umiera, nie poddaje się, siły do pracy nie opadają, w czwartek zaplanowany pierwszy transport z darami, to jest właśnie to, o czym mówię. Polonia fantastycznie bierze w tym udział na całym świecie, ale to jakby jest naturalne, bo mieszkańcy wszystkich tych państw także biorą w tym udział. Jak zobaczyłem demonstrację w Berlinie pod bramą brandenburską, czyli to chyba jest, nie, Unter den Linden kiedyś było po stronie NRD ta ulica, i ten tłum, półmilionowy tłum, który protestował, to po prostu jest niesamowite. Marcin, witam w szkole, witaj klaso, odbijam kartę obecności, uciekam na zajęcia w terenie, Trójmiasto Alternatyw, jutro, czyli w sobotę o godzinie 19, Radio Nowy Świat. Przypomnij archiwalny koncert WW i Hajdamaki. Gdyby Rosjanie znali tę muzykę, może nie napadliby na Ukrainę. Kamila, Reddit wczoraj pracował ciężko nad separacją darów i dotacją, segregacją. Niesamowite wsparcie od angielskich przyjaciół dla Ukrainy. Współpracujemy z fundacją w Rumunii i właśnie tam na granicę rumuńsko-ukraińską idzie następna ciężarówka. Palety pełne środków medycznych, sprzętu kampingowego, batonów energetycznych, batony energetyczne, napoje energetyczne niezwykle ważne. Wody, niesamowity zryw, jesteśmy po prostu w wielkim, pozytywnym szoku. Agnieszka, kochani, serdeczności wysyłam z pracy, zalanego deszczem Huddersfield i wracam do raportu. Trzymajcie się ciepło. Wczoraj moja córka oddawała także wraz z przyjaciółmi, zrobili taką dużą przesyłkę, paczkę i paczka była niesamowita, bo paczka oddana na Białołęce w dużej, wielkiej firmie. Tam właśnie pojechała, tam było zgłoszenie, ale odbiorcami paczki byli pracownicy, Ukraińcy, którzy pakowali to wszystko do samochodu i jechali na Ukrainę, jechali na wojnę, jechali do wojska, jechali opuszczając Polskę, gdzie bezpiecznie tutaj pracowali, żyli, ale jechali właśnie na Ukrainę. I bardzo się cieszyli, kiedy zobaczyli w tych paczkach właśnie napoje energetyczne, batony energetyczne. Bardzo się ucieszyli z czegoś, co na, no niestety na każdej wojnie cieszy. Kawa, kawa. Kawa to było coś, co, wow, jest kawa, czekolada. To jest także niezwykle potrzebne, to jest to, co gdzieś tworzy taką na moment w tym zgiełku wojennym przytulność. Hajdamaki, przystanek Woodstock 2005. Szanowni Państwo, na scenie Hajdamaki! Святі старці, що мають яйця за старцями і молоді серцями, підриваючи стоя моралі і права цивілізації, у пошуках вищої вібрації лишаються до кінця з нами. We'll be right back.
як у церкві щастя моє стояло. Я прочитав тобі молитви, які ти ще не знала. І дався світ, сурма заграла, я відповів, ти не спитала. На мати світ роса упала, і я моє позвала. Тренчі півні праведні сили спали, наших обіймів дикі коні на полі смерті грали. Там я ходив, не чувши розу, мене поводів, ходив по сльозах. Як на війні я був з тобою, аж думали з любов'ю. I wyobraźcie sobie teraz, że lider Oleksan jest w mundurze żołnierza, czyli to jest coś, co jest teraz powszechnym na Ukrainie. Po prostu młodzi ludzie, nie tylko mężczyźni, także kobiety zakładają mundury wojskowe i bronią ojczyzny. Moi drodzy, 25 dni do ogłoszenia wyniku. Jak widzicie, już o tym mówię, ale tu już jest formalność. Nasze okienko znieruchomiało na sumie 136 282 325 zł. My już także te pieniądze wydajemy na pomoc dla Ukrainy, ale także pamiętajcie, że to są pieniądze z 1%. 1% z 2020 roku. Te pieniądze także przeznaczamy. Stąd ta pierwsza transza 35 milionów złotych. Jakby ją uzupełniamy cały czas tymi zamówieniami. Patrzymy, jak to wygląda. Uspokajam was, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny. Nie jest jakaś wariacka cena. Te ceny nie wzrosły. Bardziej musimy czekać na dostawę urządzeń, ponieważ ogólnie jest kryzys na świecie, jeżeli chodzi o części do wytwarzania jakichkolwiek urządzeń. Bardzo dużo części pochodzi z Chin, to tam są kooperanci, którzy nie nadążają. COVID wywrócił do góry nogami bardzo wiele spraw, w związku z tym momentami jest zapotrzebowanie, ale nie ma tylu urządzeń. Jeżeli chodzi, tak jak mówię, o wydawanie pieniędzy, na szczęście tutaj nie ma, albo inaczej, firmy, z którymi pracujemy, to są solidni partnerzy, z którymi pracujemy od lat, w związku z tym nie wyobrażam sobie, że mogliby tutaj stosować jakiekolwiek triki cenowe. To nie są respiratory kupowane od handlarza bronią. A jak to teraz nabiera znaczenia, handlarz bronią, który sprzedawał respiratory złe. Rozliczone sztaby 745. Oczywiście wszystkim wysyłamy podziękowania.
dbajcie o to w tym całej zgiełku wojennym, także nasze rozliczenia były jak najbardziej solidne, jak najbardziej serdeczne i miłe. My 30 marca rozliczamy w Koneserze na Pradze, to jest ten dzień, o godzinie 18 ruszymy z rozliczeniem, a także z takimi podziękowaniami dla tych wszystkich partnerów, z którymi gramy, dla niektórych sztabów, które są z nami od 30 lat. Zawsze jest taki moment, a 30 finał jakby do tego mobilizuje, aby w ten sposób zadziałać. Nawet mam dzisiejsze przysłowie, jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynem nie trudno. No dzisiaj jest pochmurno, o jaką jarzynę będzie nie trudno, to się okaże. I przypominam wam, że dzisiaj piątek, piątunio, ale w sobotę mamy powtórkę z audycji Zaraz Będzie Ciemno. Tej audycji, która była no takim naszym serdecznym odruchem mówienia o tym, jak pomagamy Ukrainie, ale także jutro w sobotę mamy zaproszenie na niezwykły koncert zespół KAT 1992 rok, z Roman Kostrzewa wywiad także połączony z wywiadem. Wyjątkowe nagranie, a w niedzielę z tego samego roku, z 1992 roku, spotkamy się z Defektem Mózgu, a także z takim jednym utworem wykonanym razem z zespołem Sedes oraz Gaga, czyli to, co później znamy pod nazwą Zielone Żabki, czyli Smalec jako wokalista, live motyw tego całego przedsięwzięcia. Absolutnie archiwalne zdjęcia, ale świetnie zrealizowane, bo to wtedy spowodowaliśmy, że program Drugiej Telewizji Polskiej był taki program. Zrealizował Jarociński koncert w całości, 91 rok także, ale 91 rok taśmy po prostu gdzieś wsiąkły, nie mamy ich. 92 na szczęście zostały wyniesione z telewizji, skopiowane i w ten sposób mamy cały 92 rok, którym się dzielimy. No, a pomyślałem sobie, że ten dzień weekendowy może być najlepszym dniem, żeby się podzielić taką właśnie murzą. Boomer z Legionowa, Adrian Sanoka, Trójmiasto Alternatyw z Dyni, Monika z Przystanku, Kamil z Berlina, Izaj, Karol z Rudy Śląskiej, Owita z Sadyby, Krystian z Bormow, Michał z Kieletczyzny, Krystian ze Stuttgartu, Kostek z Opola, Hanna ze Słubic, Orino z Danii, Tobias ze Złotowa, Kamila z Wrocławia, Żółwik z Sosnowca, Ryszard z Żardowa. Michał pisze, we wtorek zamówiłem koszulkę taką jak Majurek i dzisiaj jest już u mnie. Nie, dzisiaj także u Tomka Sekielskiego mówiłem i Tomek bardzo pięknie przeczytał to, co na tej koszulce jest, że powstała 15 lat temu, kiedy zupełnie inaczej jeszcze rozumieliśmy słowo wojna, mówiąc o wiele bardziej delikatnie, mówiąc o tym, że to my, Polacy, się bierzemy za łby, za byle co, czyli taka awantura i kłótnie na straganie. W dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Przepiękny wiersz, który no właśnie mówi o tym, że nie mamy się co kłócić, bo i tak wszyscy skończymy w zupie. To samo można by było powiedzieć, że nie ma się co kłócić, bo wszyscy skończymy właśnie, abyśmy tak nie skończyli. W związku z tym koszulka cały czas aktualna, jakby nie patrzeć. W związku z tym zrobiliśmy dodruk. Dziękuję, że kupujecie, bo nie tylko wspieracie fundację, ale także w ten sposób możecie pokazać, jaki jest wasz stosunek do tego, co się dzieje. Irek, 26 marca w Wadowicach, zagra Nocny Kochanek, a ja będę musiał iść do pracy. Chryszki z Gór Stołowych. W Górach Stołowych padają z nieba białe rzeczy. Dzisiaj także i u nas padają białe, mokre rzeczy. Marcin, dziękuję, Jurku, nie mam słów, by określić, jak fajnie się nas ogląda, tak to nazwę. Ewa, szacun, rokietnica pomaga, pozdrawiamy gorąco, pan roboci. Kochani, trzymajcie się, dobro zwycięży, złoto nastąpi, ściskam was i działam pomocowo, jak się da. Dziś po zobaczeniu, jak wygląda nocleg na sali, udało się skoordynować dostarczenie jakiejś partii zatyczek do uszu dla uchodźców na trzech dużych warszawskich halach. Jeszcze raz powtórzę, to co robi wspaniale, rewelacyjnie robią samorządy, jest po prostu czymś niezwykłym, a tu właśnie przy okazji, to są zdjęcia z Dublina, ja już się wczoraj pokazywałem, akcja dublińska, więc wielka hala i sortowanie, przygotowanie dobrej wysyłki, pamiętacie, to jest w ogóle najważniejsze, aby opisać ją, aby na tych pudłach, kiedy moja córka wczoraj oddawała te pudełka tym ludziom, którzy wyjeżdżali z Warszawy do Ukrainy, to właśnie powiedzieli, super, że na każdym pudle jest napisane, co jest. Te pudło jedno na drugim, za moment tych pudeł się robi tyle, że ten napis jest bardzo, bardzo pomocny, żeby wiedzieć, co tam jest grane. Moi drodzy, a jeszcze tylko powiem, wczoraj byliśmy w Łodzi, jadąc do Łodzi,
dostałem przepiękną wiadomość, byliśmy z Ewą z Grabiczyńską, czyli szefową ogrodu zoo w Poznaniu. W takim kontakcie kilka dni temu wysłała do mnie SMS-a, jadę do Kijowa po zwierzęta, ale te zwierzęta głównie, które były w takim hospicjum ze zwierzętami. Takie samo hospicjum założyła Ewa u siebie. Miałem przyjemność jedną z nagród przeznaczyć finansowo właśnie na wspomożenie budowy tego hospicjum. Jechała i kiedy wyjechała, zawiadomiła mnie, ja jej napisałem, trzymam kciuki. Wtedy sobie zdałem sprawę, gdzie ona jedzie. Kijów, tam nie ma jak w ogóle wjechać. Tam jest wszystko pozrywane, mosty są pozrywane. Jedyna tylko droga, która prowadzi do Kijowa. I wczoraj jadąc samochodem dostałem SMS-a i Ewa z dumą poinformowała. Wszystko jest. Właśnie przekraczamy granicę. Zmęczeni bardzo, ale służby weterynaryjne zachowały się fantastycznie. Niestety papierologia i cała reszta spowodowała, że chyba 8 godzin musieliśmy stać na granicy. Zwierzęta są wymęczone, są zestresowane. Ale są, moi drodzy, i w ten sposób wszystkie te tygrysy i lwy dojechały, a więc 6 lwów, 6 tygrysów, Likaon oraz 2 karakale dojechały do Poznania. Są już w tym miejscu, gdzie są spokojne. Zawsze mi wtedy przychodzi do głowy bardzo ważny moment w naszej polskiej historii. Rok 1939, polskie zoo i dyrektor zoo, pan Żabiński z jego rodziną. Mieszkałem przy ulicy Żabińskiego na Ursynowie. W związku z tym pamiętam, że wiedziałem, o kim tu jest mowa, o dyrektorze zoo, który się niezwykle dzielnie z rodziną zachował, przechowywał u siebie ludzi, przechowywał Żydów do samego końca. Niezwykła odwaga i niezwykła postawa, ale także opis tego ogromnego stresu zwierząt, które też często tragicznie kończyły, kiedy są działania wojenne i to wszystko, co się obok nich dzieje. Wielkie, ogromne brawa dla Ewy, że w ogóle to zrobiła, że Ewa, która jest narażona na hejt niezrozumiały, ale to jest taki hejt prymitywny, chamski hejt przy jej działaniach na co dzień, nie tylko związanych z takim wyjazdem do Kijowa. Jest to momentami jakiś narodowy sport, za który jest mi wstyd, który jest największym obciachem, jaki może być. Czyli, że potrafimy coś takiego obrzydliwego napisać w stronę ludzi, którzy z pasją opiekują się zwierzętami. Mądrze, bardzo mądrze. Nie robią tego dla poklasku, tylko robią, bo wiedzą, co robią. To jest niezwykle ważne, moi drodzy. Hańba, bij bolszewików. Poland Rock 2021 i zespół Hańba. No i oczywiście tytuł taki jest utworu. Bij bolszewików, nasz najpiękniejszy festiwal świata, Makowice Płoty. Ciśnie fakto i de jure, oj! Towarzystwo wpadło w dziurę, oj! Z wielkich planów nic nie wyszło, oj! Na pochybel komunista! Na pochybel komunista! Możemy na chwilę odpocząć. Kto chce, może siadać. My chętnie usiądziemy. A weź ta się ludzie! Ładna chłopca się kierę, będzie go choć mieć. Niech nie wróci do cholery, doskoczy tu wszedł.
Zespół Hańba dzisiaj zagra w Cieszanowie, czyli będzie to koncert dla Ukrainy. Kamil z Brukseli, witam, drzwi otwarte, drzwi zamknięte, świetną robotę robicie, Kamil. Jelow z pracy, Rafał Żyrardowa, Monika z Urzusa, Paweł z Końskich, Marta z Warszawy, Paweł z Ursynowa, Nina Juczniowie z Mokrej, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Wróżka ze Strzegomia, o jak to ładnie brzmi, Papuga ze Szczecina, Papież i Alicja z Chorzowa. To mamy, to jest, skąd to jest? To jest Góry Chryszki, czy to jest, nie, to jest, już wiem, zaraz będę o tym mówił. A papież? To jest papież? To zaraz to sprawdzimy. Poczekaj, papież, czy to jest Zeus? Papież czy Zeus? To jest papież? Papież to twoje? I teraz papież, tak, to moje. No co za kolekcja, moi drodzy, jak to pięknie wygląda. Gratulujemy, dziękujemy. Właśnie o takim czymś marzyłem, kiedy to tworzyliśmy, żeby to stało, żeby na to patrzeć, żeby to było na półeczce, bo to po prostu dodaje także takiego koloru. Myślą, że już niedługo powtórzymy to i będziemy na żywo na najpiękniejszym festiwalu świata. Ja w tym tygodniu, pisze Agnieszka, z moim chłopakiem do akademika zaniesiemy zabawki dla dzieci, pluszaki dziś lecą z Anglii. Nina, od wczoraj zaczęłam uczyć się ukraińskiego, będzie w szkole bardzo potrzebny. Chociaż tak, parę zwrotów fajnie jest nauczyć się, bo może być potrzebny. Mało tego, szkoły polskie, jeżeli tylko ustawodawstwo teraz ruszy pełną parą, a powinno pełną parą ruszyć, to polskie szkoły powinny być przygotowane na to, aby przyjąć uczniów z Ukrainy do klas. Polskie ustawodawstwo powinno być przygotowane, żeby przyjąć Ukraińców do pracy, zwłaszcza panie, które mogą nam bardzo pomóc. Pamiętacie te ogromne kłopoty, jeżeli chodzi o całą strefę ochrony zdrowia, ogromne kłopoty z pielęgniarkami. Wszystko polegało także na tym, kiedy myśmy się w to wczytywali i słuchaliśmy tego, że nostryfikacja dyplomu pielęgniarki ukraińskiej trafiała tutaj na niemożebne schody. Było to bardzo trudne i co tu dużo gadać, także ten cały świat zawodowy pielęgniarek nie był skory, aby ułatwić swoim odpowiednikom, czyli pielęgniarkom z Ukrainy, pracy w Polsce. Z różnych powodów, już najbardziej powody ekonomiczne są tu takimi zawadiackimi, ale teraz być może nam to wszystkim pomoże, bo może ci ludzie podejmą się właśnie takiej pracy, ale musimy wtedy przygotować także żłobki, przedszkola, aby opiekować się dziećmi. Jest to kilkaset tysięcy ludzi, którzy muszą się odnaleźć w tej nowej sytuacji, może na chwilę, może na dłuższą chwilę, ale już teraz widać, gdyby się działania wojenne skończyły nawet dzisiaj, ile tam zaraz czeka czasu odbudowa tego wszystkiego, powrót jakby na takie normalne tory normalnego życia. Jola, my też robiliśmy paczki dla chłopaków, którzy wracali ze Szczecina na Ukrainę, na wojnę, kupując kominiarki, kurtki, moro, apteczki, inne potrzebne rzeczy. Płakaliśmy. Grzegorz, dawno mnie nie było ze względu na nadmiar obowiązków pracy, ale nadrobię. Mało tego, że możecie się nadrobić, możecie po prostu oglądać, bo możecie sobie odtwarzać nasze poprzednie domowe orkiestry. Ale ważne jest to, że nieważne w którym momencie, ale że po prostu jesteście razem z nami i razem z nami codziennie celebrujemy to, że jako domowa orkiestra jesteśmy ze sobą, a jestem coraz bardziej dumny z tego, że przez te 4 sezony naprawdę zahaczyliśmy o nieprawdopodobną ilość tematów, nieprawdopodobne sytuacje, które nawet byśmy nie przewidzieli w naszym scenariuszy, ale jesteśmy ze sobą, to jest najważniejsze. Tak, a propos dzisiejszego dnia, dzień doceniania pracownika. Przypada pierwszy piątek marca i ma na celu pokazanie pracownikom, jak bardzo są potrzebni w danej organizacji. Kaziuki. Kaziuki to wydarzenie, którego historia sięga jeszcze początku XVII wieku. W dzień świętego Kazimierza we Wilnie
Odbywa się jarmark odpustowy połączony z występami artystycznymi. Od pewnego czasu kaziuki obchodzone są także w polskich miastach. Dzień walki z prokrastynacją, choć część źródeł podaje datę 6 września. Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry. Mistrz Gry to po prostu guru podczas rozrywki w grach fabularnych. Ma pełną kontrolę nad światem gry, kieruje przygody oraz postacie. Te jego umiejętności i wyobraźnie sprawiają, że fani RPG zapominają o Bożym świecie. Dziś warto to docenić. Mam uczucie momentami, że wszystkie takie działania zbrojne dzisiaj, przynajmniej w XXI wieku, to jest taka wielka, ogromna gra i że to się tworzy gdzieś właśnie w takich sytuacjach no niemalże planszowych. Rzeczywistość później pokazuje, że to zupełnie inaczej wygląda. I uwaga, kolejny dzień, który przeczytałem, jak to się wszystko układa przedziwnie. Dzień zabawkowych żołnierzyków. Też okazuje się, że zabawkowych żołnierzyków niestety to wszystko wykracza poza takie bajkowe opowieści, staje się czymś realnym. Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV, Światowy Dzień Nauki Inżynieryjnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Dzień Gramatyki. HPV, kto mi to rozszyfruje? Dziękuję. HPV to jest wirus, myślicie, że to jest właśnie wirus. A dzień prokrastynacji, kto mi to rozszyfruje? Wirus HPV, to już wiem, że to jest wirus HPV, to bardzo proszę, żeby mi to pisać o tym. Dzień świadomości HPV, wirus groźny, z tego wiadomo, że bardzo groźny. I prokrastynacja, proszę bardzo, jestem cały czas na wizji jeszcze. Nacja i czekamy, nie będę szpanował, że... Rozwlekanie czy odciąganie się z prokrastynacją bardzo często mają do czynienia właśnie politycy, którzy się nie mogą szybko zebrać w garść i powiedzieć tak istotnie, taką prowadzimy działalność, chociażby teraz, jeżeli mówimy o wszelkiego rodzaju restrykcje skierowane w stronę Rosji. Przypominam, węgiel stamtąd jedzie do nas każdego dnia. Nie, nic się tutaj nie zatrzymało. Kult, moi drodzy, hej czy nie wiecie, 2019 rok. Nie wasza władza na świecie.
widziałem, siadali na tronie w koronie. Widziałem, chodzili po sobie butami i widziałem, jak jeździli po sobie czołgami. Bartosz z Krakowa, Tomek Zabłocia, Dariusz Radomska, Agnieszka z Rudersfield, chyba mi się wydaje, Elżbieta z Kluczborga, Chris Sarland z Niemiec, Jagoda z Wrocławia, Jola ze Szczecina, Olga z Parczewa, Kamil z Redditch, Kate z Glasgow, Hubert z Praskiej Strony Wisły, Arkadiusz ze Śląska, Grzegorz z Gdańska, Zeus z Szymanowa, Jarek z Lubichowa, Dziadek z Ogrody, Adrian pisze, Bieszczadzki sztab Łoś został już rozliczony. 102 388 zł 37 groszy. Dokładnie tyle udało się mu zbierać podczas 30. finału Łoś. Bardzo serdecznie gratuluję mojemu sztabowi i takiego niesienia wielkiego dobra. Jestem bardzo dumny, że mogłem kolejny rok grać z Łoś jako wolontariusz i naprawdę mimo tak trudnej pogody, niesłabnącej pandemii, mogłem w tym dniu nieść pomoc. Dzięki. Marcin, Holandia też już pomaga Ukrainie. Pumpkin, przepraszam za spóźnienie. Zakręcony dzień dzisiaj. U was też spadł śnieg. U nas właśnie pada śnieg teraz. Pumpkin, czyli leci sobie taki mokrawy, ale śnieg. Michał, tak, nie dość, że śnieg, to jeszcze guma w samochodzie z samego rana. A jaki samochodzik? To bym ci powiedział, czy... Już jest nerw, jak go unieść do góry, jak odkręcić śruby, jak to przycisnąć, ale to tak bywa. Każdy musi przejść. Jeżeli chcesz być prawdziwym mężczyzną, musisz chociaż raz w życiu koło zmienić w samochodzie. Właśnie w taką pogodę, właśnie kiedy wszystko wygląda na zimno i trzeba sobie z tym dać rady. Za tydzień pędzem poskakać na hańbie. Grają na Ursynowie, napisała Jowita. I to jest też wiadomość dla was, że hańba będzie grała, moi drodzy. I dzisiaj już znowu rozpoczynamy nasz pakiet kapel eliminacyjnych, a więc trzy w zestawie. Dzisiaj mamy mix pod tytułem Pull the Wire, znany wam wszystkim, Żółta Febra oraz Kankan, znany wam wszystkim, a więc te kapele zgłosiły się na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata Czaplinek 2022. Lecimy! Raz się żyje, ja chcę żyć każdego dnia. Ja chcę poczuć każdą chwilę, w stronę słońca będę gnał. Nie mów, że raz się żyje, ja chcę żyć każdego dnia. Ja chcę poczuć każdą chwilę, w stronę słońca będę gnał.
mam myśleć, co mam mówić i kim jestem, nie wiem czy to jeszcze moje miejsce. Nie zliczę bzdur, nie zliczę wszystkich łez. Nie chcę już ścigać się, nie mam siły biec. Jestem od siebie coraz dalej, dalej. To właśnie ja, to ja. Elegancki outsider, już niczego tu nie szukam. Powiem, że nic nie znajdę. To właśnie ja, to ja. Elegancki outsider, już niczego tu nie szukam. Powiem, że tu nie ma nic. Znowu tu przyszedłem po swą rolę. Więcej nie wiem gdzie. Przegapiłem szczęście. Nie zliczę bzdur, nie zliczę wszystkich łez. Nie chcę już ścigać się, nie mam siły biec. Hey brother, do you remember all those times? All the laughs and all the crimes. When we chased all the fun every day. My drodzy, trzy zespoły, które dzisiaj i w sumie znane nam zespoły, Pull the Wire, Żółta Febra, Skankan, ocenę wam zostawiam, ale bądźcie spokojni, będziemy to zbierali, tak, na razie się posuraczmy tymi wszystkimi zgłoszeniami od zespołów, zgłaszajcie się do nas, wysyłajcie swoje teledyski, bo to jest ta forma tegorocznego poznania się razem z wami, a później będziemy razem wybierali może jeden zespół, może dwa, zobaczymy jak to będzie wyglądało, aby można posłuchać było tej muzy na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli w Czaplinku, 4, 5, 6 dzień sierpnia. Basia i Sylwek z Londynu, Harry Potter z Miska Mazowieckiego, Aleksandra z Brudna, Jadwiga z Rudy Śląskiej, Kasia ze Skarżycka, Marcin Ciechanowa, Kasia z Kabeat, Robert z Karczewa, Ania z Ciechanowa, Hania z Elbląga, Tesla z Koszalina, Mirka z Kołobrzegu, Barbara z Zachodniej Polski, Jacek z Kopenhagi, Stanisław z Opola, Agata napisała, ha! Właśnie wjechał do mnie kurier, z paczką siemaszopu. W środku mała scena i młyn, ależ będzie zabawa przy piątku. Dobrze, będzie się moderować. Na chwilę gratuluję, dziękuję bardzo, ponieważ to jest zabawa, jakbyś mi tutaj podał hodor tak delikatnie. O, to jest profesjonalne bycie w studiu, czyli tak się pochylić i tak przejść, żeby nie być widocznym, a przeszedł naprawdę pod kamerą. To jest nasz młyn, przepiękny młyn, ostatni, trzeci element naszej gry do dwóch scen, które mamy. Wszystko razem tworzy to, co widzieliśmy u papieża, czyli po prostu przepiękne elementy zabawy, karty i gry. Grajcie, grajcie. Dzisiaj mówiliśmy o mistrzach gier fabularnych, ale to właśnie takie pochłonięcie gry na weekend to może być coś bardzo fantastycznego. Daj znać, jak wam się grało, moi drodzy. Irek, głosuję ciemno na Pull the Wire. Kamil,
Pull the Wire już raz miało wystąpić, o ile pamiętam, ale im nie pykło coś. Marko, też mój głos idzie na Pull the Wire. No, dzisiaj jakby można powiedzieć, Pull the Wire zgarnął pulę, ale pamiętacie także, że teledysk, który można obejrzeć na ich stronach, na pewno, więc można jeszcze się raczyć tą muzą. Bardzo fajnie zrobiony, notabene, a więc no, dali z siebie wszystko, żeby to zadziałało. A ja mam takie wiadomości na gorąco. Obecnie w Polsce już jest leczonych 80 ukraińskich dzieci. W drodze jest 50, które niebawem przekroczą granicę, ale ponieważ zaczęły się tam naloty, droga jest mocno utrudniona. Pod Kielcami wspieramy stworzony na gorąco szpital polowy, gdzie dzieci oczekujących na transfer do innych państw, bo u nas już zaczyna brakować miejsc. To jest od pana profesora Wojtka Mynarskiego z Łodzi. Woź przekazała tam 800 testów covidowych i wsparcie w postaci dwóch karetek. Moi drodzy, to jest właśnie to, dwóch karetek, które po prostu transportują, bo to jest nasze hasło i wtedy ludzkość się zgłasza i na tym to wszystko polega. Przy okazji jeszcze eliminacji, no termin czekamy do końca marca, ale jak na termin eliminacji dla mnie jest pojęciem jak z gumy, a więc pociągniemy troszeczkę, ponieważ długo czekaliście, nie wiedzieliście, jak będą eliminacje wyglądały, na czym one będą, właśnie jaki przyjmiemy tryb, czy tylko przesłacie nam nagrania, które będziemy słuchali. Nie, jest nowy tryb, są teledyski, w związku z tym macie nawet czas na to, aby jeszcze sfilmować siebie podczas gry. I naprawdę są teledyski zrobione pełna profeska, ale także pamiętajcie, żeby teledyski były rejestracją, nawet kamerą przemysłową, żebyśmy mogli po prostu zobaczyć. Przy okazji gier planszowych, które mogą na weekend ucieszyć nie jednego z was, to jeszcze raz zobaczmy, jak ten turniej, drugi turniej gry planszowej Poland Rock miał miejsce na naszym 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizujemy wtedy mistrzostwa i przypatrujemy się na tych the best, najlepszych, których później wręczamy puchary. Okazuje się, że festiwal Pol and Rock może trwać cały rok. Nawet zrymowałem i to dzięki tej planszówce. Waldek, opowiedz nam generalnie, jaka jest historia powstania tej gry. No, historia powstania tej gry jest taka, że Jurek poprosił nas o to, czy nie bylibyśmy w stanie przygotować zasad dla planszówki, które pozwoliłoby właśnie tym, którzy nie byli na Pol and Rocku, dowiedzieć się, co to jest, a tym, którzy byli, powspominać fajne momenty i przeżyć jeszcze raz swoje ulubione koncerty, swoich ulubionych wykonawców. To przeskakuję, biorę Agnieszkę Chilińską. Hop, hop, hop. Myślę, że najważniejsze w tej grze jest zdobywanie wspomnień z festiwalu, tak? To jest ta rzecz, po co jeździmy na festiwal, tak? W tej grze możemy zebrać takie wspomnienie dzięki gwiazdom. Musimy zebrać gwiazdę z danymi symbolami i dzięki temu możemy zdobyć wspomnienie. I to jest chyba najważniejsze. Byłam na 13 Woodstockach, więc tutaj nawet kafel z papierem toaletowym powoduje wspomnienia. W każdym razie piosenki odsłuchane tutaj dzięki kodom QR możemy sobie włączyć z festiwalu, to nieraz to robiliśmy. To jestem drugi raz, bo to są drugie mistrzostwa Poland Rocka. Do gry namówiła mnie dziewczyna, ona jest wielką fanką gier i w tamtym roku powiedziała, chodź przejdziemy się, zobaczymy jak będzie, no i w tym roku jesteśmy drugi raz. Wieczorem ceremonia wręczenia pucharów przez Jurka. Jakby połączyć małą i dużą scenę, to tak jest to też same z festiwalem, są wszystkie fajne miejscówki. Najbardziej w tej grze podobało mi się podobieństwo do prawdziwego festiwalu, czyli to, że rzeczywiście te miejscówki, Siema Shop, Pokojowy Patrol i tak dalej, one rzeczywiście odzwierciedlają to, co się dzieje na Poland Rock na żywo. Gra mi się podoba, w swoich zasadach jest prosta, ale umożliwia wredne ruchy, także nie jest to typowa familijna rozrywka. W mojej ocenie na pewno trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby wygrać, jak we wszystkim. No i na pewno troszeczkę jakiegoś tam sprytu i ogarnięcia się przyda, ale tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsza jest ta zabawa, no bo tak naprawdę w sumie po to, żeśmy tu przyszli.
Moi drodzy, puchary są tak piękne, że zamawiam na poniedziałek zmontowanie wręczenia pucharu, bo wygrała pani. W związku z tym wielkie, ogromne gratulacje. Puchary naprawdę śliczne. Rozglądam się, czy u nas tutaj nie stoi taki puchar do pokazania. Nie, nie stoi. W związku z tym zobaczcie to na pewno w poniedziałek, bo to rozdanie pucharowe w ogóle podczas finału było takim miłym momentem, kiedy naszym partnerom, ludziom, którzy współtworzą także organizacyjnie finał, ale także tym, którzy zwyciężają w tej grze, z takim pucharem wracają do domu i jestem pewien, że jak ktoś przychodzi odwiedzić, to na pewno na niego zwróci uwagę, ponieważ on jest specjalnie zamówiony w Hucie Szkła. Jest tylko i wyłącznie projekt zrobiony pod nasze rozdanie pucharowe, więc nie zdarza się tak, co mnie się zdarza, co nam się zdarza w fundacji, że dostajemy nagrody i patrzymy, o, podobne szkiełko już mamy, tylko zupełnie innym tekstem od innej firmy, bo się idzie do magazynu i tam się kupuje takie rzeczy, które są po prostu w rozdawce. Pomyślałem sobie, że jeszcze szybko, moi drodzy, jak już jesteśmy przy sobocie i niedzieli, czyli przy weekendzie, to w tym momencie spojrzałem na naszą rozpiskę i mamy, moi drodzy, coś, co będzie nawiązywało do niedzielnego koncertu, czyli Defekt Mózgu w oryginale z Siwym na czele. Ale teraz posłuchajcie Farbenlere, Defekt Mózgu z 2013 roku. Projekt punk, niesamowity, fantastyczny w wykonaniu, z czego wydaliśmy także naszą płytę DVD, CD, a więc muzycznie Wojtek Wojda pochylił się nad wszystkim tym, co tworzyło polskiego punka. Tym razem pochylił się nad Defektem Mózgu, a ten Defekt Mózgu w niedzielę, w oryginale z 1992 roku, ale teraz 2013 rok. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko
wojsko. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Wielkie dzięki. A co to był za koncert? Jak widzieliście na scenie, masa gości, którzy także brali udział w całym koncercie. I Zmaza, i Kamil Bednarek, i Guma, i Smalec, Wojtek Wojda z całą ekipą. To jest właśnie ta płytka, moi drodzy, którą można jeszcze u nas nawet także zdobyć z tego koncertu. Projekt Punk, projekt nie tylko polski, ale światowe. Hiciory muzyki punkowej. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, moi drodzy. Można sobie pomyśleć, że siwy... Momentami w ogóle nie siwa, ale także muzycy piszą prorocze słowa o tym, co nas może spotkać. Moi drodzy, przy okazji jeszcze tutaj szybko patrzę na naszą rozpiskę. Nie, już wszystko wiemy, wszystko pokazaliśmy. Ja przypominam, że jutro sobota, czyli K, 92 rok, niedziela Defekt Mózgu oraz Gaga. To będzie także 92 rok. W sobotę także powtórka audycji. Zaraz będzie ciemno w Antyradio o godzinie 20. Polecam, zapraszam serdecznie, ale także ten weekend jest także weekendem dla nas wyzwaniem, bo jeżeli się okaże, że coś dojedzie, coś trzeba rozpakować, to my mamy wszystko otwarte po to, żeby pomagać i żeby jak najszybciej organizować tę pomoc. Ja dziękuję, bo pomoc jest Belgia, Wielka Brytania, Londyn, Redditch, Ipswich, Edynburgh, Taunton, Aberdeen, Irlandia, Dublin, Wexford, Den Haag chyba też tam jesteście, Indonezja, Australia, Melbourne, Holandia, tak, mam, Den Haag. Irlandia Północna, Belfast, Szwecja, Malmö, ale myślę, że wszędzie tam, gdzie są placy, gdzie graliśmy i tworzyliśmy między innymi sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie tylko na świecie, ale także w Polsce. Tam ten duch natychmiast rusza. Dzisiaj Tomek Sekielski mnie pytał, no dobrze, a czy będzie zbiórka jakaś osobna Wielkiej Orkiestry? Ja mu wtedy przypomniałem o naszych akcjach, które zawsze są odpowiedzią na coś, co trzeba zrobić na naprawdę dużą skalę, a więc kiedy jechaliśmy na Sri Lankę pod tsunami, kiedy jechaliśmy na Albanii, kiedy był problem z uchodźcami z Kosowa, kiedy działaliśmy w środku lata, kiedy u nas w Polsce były powodzie, kiedy no, były sytuacje takie, które wymagały takiej natychmiastowej decyzji, COVID oczywiście, gdzie podrywamy się wszyscy. Czy to będzie jakby osobna wielka zbiórka? Czas pokaże. Nikt nie brał pod uwagę takich wydarzeń jak wojna, jak totalna wojna z wielkim, ogromnym narodem, tak jakby była to wojna także tutaj w Polsce, a więc odbieramy to nie lokalnie, nie odbieramy tego gdzieś daleko, odbieramy bardzo blisko. Każda wojna jest przerażająca, ale ta jest tak, że, co tu dużo gadać na samym końcu, nam zagrażająca, ponieważ od strony czysto politycznej dochodzi do takiej wariacji, do tak szalonych różnych pomysłów i realizowania tych szalonych pomysłów, ponieważ te bomby spadają po prostu na domy, na osiedla. Ta rakieta nie leci bezwładnie, ona jest po prostu zaprogramowana i tak to wygląda, a nie inaczej. Bądźmy razem, bądźmy solidarni, bądźmy wspierający. Nie oderwiemy się od tego. Staramy się w Domowej Orkiestrze dzielić się z Wami muzą. Staramy się z Wami być. Staramy się, abyście także byli razem z nami. Tak sobie pomyślałem. The Dead Daisies, niech to będzie naszym pożegnaniem się z Wami. Rocking in the Free World, 2017 rok, kiedy Dead Daisies, kapela z Australii, ale taka poskładana, bo szefem jest Australijczyk, ale także z Whitesnake są artyści, którzy zasilili ten band i który jak był pierwszy raz u nas, od tak po prostu szef Uncio zadeklarował, robicie takie rzeczy. Ja dopiero poznałem tutaj ten festiwal na miejscu. Nawet nie wyobrażałem sobie, jak on wygląda. Fantastycznie. W takim razie przekazuję 10 tysięcy dolarów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pierwszej chwili pomyśleliśmy, że to jest takie miłe, ciepłe gadanie. Dwa dni później te pieniądze były na naszym koncie, a więc ta ludzka solidarność powoduje, że daje wiarę, że możemy wszystkie przeciwności pokonać i po prostu na końcu zwyciężyć. Moi drodzy, 1%, pamiętajcie, 1%, czyli to są te pieniądze, które zbieramy na 1%. Moja ręka idzie po tablet.
O właśnie, dziękuję bracie. Dzisiaj jest brat, siostra siedzi, czyli Olga przez cały czas organizuje to wszystko, co jest związane z transportem i z międzynarodowymi kontaktami z różnymi naszymi partnerami, organizacjami, żeby być w takim miejscu najlepszym. Jeżeli gdzieś się coś konstruuje, możemy z tego skorzystać, natychmiast z tego korzystamy. Staś z Wawra, Lenka z polskiej wsi, witam Stachu z Wawra. Ula z Kluczborka, Zosia z Kosewa, Maciek z Wojnowa, Wojtek z Mokotowa, Adam z Otwocka, Ilona z Sulejówka, Jagna ze Starej Miłosnej, Matylda z Halinowa, Gabrysia z Pragi, Zuzia z Wołomina, Witek z Rzeszowa, Staszek z Krakowa, papież, to moje, tak, to moje, jeszcze raz pokażcie, co jest moje, czyli co jest papieża, czyli cały niesamowity, piękny zestaw gier, gierek i wszystkiego, co jest kolorowe. Monika, pozdrawiam serdecznie, znikam, bo się paczkujemy, miłego weekendu, trzymajcie się razem, to jest właśnie moje, czyli papież, to jego. Pan Robocik pisze na Facebooku, zdrowia wszystkim, sił do pomagania. Irek i tradycyjnie już pytanko, za co kochamy audycję, zaraz będzie ciemno, tam masz na górze. Pamiętam, pisze Mario, ten kawałek w oryginalnym wykonaniu. Kumpel miał kasetę defektu mózgu, a było to ze 37 lat temu. Projekt Punk był dobrym projektem, moi drodzy, a więc teraz zanurzymy jeszcze rękę, za co kochamy. Z tych 300 kochań wybieramy kolejne. Jedno, dobrze, że przypomniałeś mi. Musimy przypominać sobie o takim normalnym trybie też, bo on jest niezwykle ważny. A więc za niepowtarzalny klimat. Po prostu napisał kielich i mam, zgadzam się z tym. Pamiętacie te wielkie szale szyte? Milanówek, koce dla uchodźców powstaną z najdłuższego szalika wylicytowanego przez Łoś. A więc te wielkie bele tych szalików, tego szala zmienią się w koc. To jest bardzo piękna historia, nikt nawet nie myślał, że znajdą takie cudowne zastosowanie, a więc już wiemy, że no nie będą leżały. Jeżeli to się obrębi, jeżeli to się to przytnie, mogą być niesamowite, wspaniałe kocyki. Ja się z wami żegnam, moi drodzy, klaszesi i ja, wszystkiego dobrego. Przed wami The Daisies teraz na pożegnanie piątku. Chciałoby się, żeby był piątek piątunio. Nie, ten piątek będzie także piątkiem pomocowym, piątkiem, gdzie musimy mieć zmysły bardzo wyostrzone i przyglądać się temu, co się dzieje obok nas i być gotowym do niesienia pomocy. Trzymajcie się, cześć, siema, dziękuję, że byliście razem z nami. 19. Domowa Orkiestra, 4. sezon, The Daisies.